Kochani, spotykamy się po raz kolejny. To już chyba stało się naszą tradycją, że tak są prowadzone lekcje. Tęsknię za wami. Myślę, że może wy niekoniecznie, prawda? Cieszycie się, że nie ma szkoły. Natomiast nauczyciel czasami już tęskni ze swoimi uczniami. Kochani, chcę tylko przypomnieć, że zgodnie z tym, co wam ogłosiłam w ogłoszeniach o zadaniach domowych, zbliżamy się już do końca roku szkolnego i bardzo proszę wszystkich was, którzy jeszcze czegoś mi nie oddali, abyście to jak najszybciej do mnie przesłali w miarę swoich możliwości. Mniej więcej wyznaczyłam taką datę, żeby do 10 maja wysłać, postarać się mi wysłać to, co macie zaległe. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, pamiętajcie, że ten czas już, czas się kończy i mamy go coraz mniej, to wyznaczę taki następny termin. Ale to już będzie taki termin, no naprawdę taki mniej więcej ostateczny, w którym trzeba będzie te prace mi zaległe oddać, prawda? Żeby później na koniec nie było sytuacji, że muszę wystawić oceny już, a właśnie ktoś czegoś jeszcze nie dosłał, prawda? Żeby tak nie było. Kochani, zacznijmy sobie nowy temat lekcji. I tematem naszej lekcji będą listy Sobieskiego do Marysienki. Zapiszcie sobie taki temat lekcji. Jan III Sobieski i listy do Marysienki. Jan III Sobieski i listy do Marysienki. Moi drodzy, żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego czytamy te listy, dlaczego są one ważne, dlaczego mają jakąkolwiek dla nas wartość, znaczenie, trzeba sobie przypomnieć, kim był Jan III Sobieski, kim była Marysienka. Więc, kochani, Jan III Sobieski, wiadomo, że to był nasz polski król, jeden z najwspanialszych króli. Wszyscy są właściwie co do tego zgodni. I jego przeciwnicy, i jego zwolennicy, i historycy, i jakby takie zapisy źródłowe na jego temat, historyczne, że jest to naprawdę jeden z najlepszych naszych polskich króli pod wieloma względami. Musimy pamiętać, że autor tych właśnie listów, czyli Jan III Sobieski, to nie jest zwykła po prostu osoba, tylko to jest człowiek bardzo wysoko wykształcony, pochodzący ze znaczącego polskiego rodu Sobieskich. Ród ten, co jest ciekawe, nie posiadał jakichś niesamowicie wielkich bogactw w Polsce, wielkich, na przykład licznych wsi, miast, tak jak inni magnaci w Polsce, bogaci magnaci posiadali. Możemy tutaj sobie przypomnieć Zamojskich czy Lubomirskich, bardzo bogatych magnatów, czy Radziwiłłów. Sobieski natomiast, ten ród Sobieskich był nie tyle bogaty, a co bardzo wysoko wykształcony i światły. Sobieskiego przodkowie, jego dziad, jego ojciec zadbali o to, aby Jan III Sobieski oraz jego brat i siostry mieli bardzo wysokie wykształcenie. I jak się czyta życiorys Sobieskiego, to aż można się zadziwić, jak wiele Sobieski miał zainteresowań, jak wiele w życiu swoim dokonał rzeczy, których właściwie normalnemu człowiekowi udaje się może jakąś bardzo małą część z tego osiągnąć, co ten człowiek właśnie w ciągu swojego życia zdołał osiągnąć. Przede wszystkim był poliglotą, czyli osobą, która znała bardzo wiele języków. Nawet, co jest niesamowicie ciekawe, zaskakujące, dla osiągnięcia sukcesów nad Turkami i Tatarami uczył się tatarskiego i tureckiego. Wyobraźcie sobie to jest niesamowite. Uczył się też hiszpańskiego, później już w
w wieku 50 lat, jeszcze uczył się hiszpańskiego, bo chciał czytać dzieła w oryginale, w języku hiszpańskim. Poza tym interesował się matematyką, astronomią, studiował też wcześniej w młodości retorykę, czyli sztukę ładnego pisania, ładnego wysławiania się, która była mu potrzebna jako przyszłemu politykowi, bo jego rodzice, bardzo zapobiegliwi, słusznie zresztą, przygotowywali go na, przede wszystkim na żołnierza, ale też na polityka, a więc właśnie pobierał retorykę, czyli takie naukę ładnego wysławiania się czy pisania u najlepszych retoryków w Polsce na Akademii Krakowskiej, bo studiował na Akademii Krakowskiej. Podróżował bardzo często po całej Europie. Gdy skończył studia, wyruszył w podróż po całej Europie. Przypatrywał się różnym organizacjom wojskowym w całej Europie. Był po to w Niderlandach. Wiemy też, że brał udział w oddziałach szwedzkich. Niestety Sobieski miał taką kartę w swoim życiu, troszkę czarną, którą się zapisał, mianowicie przeszedł na stronę Szwedów i występował przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi Wazie. I w tym właśnie czasie, kiedy przeciwko królowi występował, a jednocześnie był po stronie obozu zdradzieckiego, czyli obozu Szwedów, wyobraźcie sobie, znalazł się w obozie Szwedów, walczył przeciwko Polsce, można by powiedzieć, a tam właśnie przypatrywał się też, jak się organizuje wojsko szwedzkie. Więc chcę wam powiedzieć i pokazać, mówiąc to wszystko, że z jednej strony był bardzo wysoko wykształconym człowiekiem, jeśli chodzi o generalnie o wiedzę, o naukę, a z drugiej strony był niesamowicie dobrze przygotowanym żołnierzem. Można powiedzieć, że dowodzenie wojskami to była jego pasja. I tak jak wam powiedziałam, po to nawet, żeby zwyciężyć Turków i Tatarów, uczył się języka tureckiego i tatarskiego. Więc można z tego wywnioskować, jaki to był człowiek, który właśnie całe serce swoje wkładał w osiągnięcie jakiejś rzeczy. Wierzył bardzo w ten sukces zwycięstwa nad Turkami. No i oczywiście pamiętamy, najważniejsza rzecz, że przed wyborem Sobieskiego na króla wsławił się tym słynnym zwycięstwem pod Chocimiem w 1673 roku, po którym to zwycięstwie właściwie już Polacy nie mieli wątpliwości, kto ma być wybrany następnym królem, bo chcieli właśnie Sobieskiego. Sobieski okazał się jako niesamowicie utalentowany i dowódca wojskowy, i organizator, ale też w ogóle polityk. Więc nie było tu już żadnych wątpliwości, że chcą Sobieskiego na króla. I później oczywiście ten okres panowania Sobieskiego w Polsce jako król, bardzo dobry czas dla Polski. Ostatnie takie momenty w historii polskiej, gdzie Polska jest znowu potęgą, taką jak była za czasów Jagiellonów, gdzie Polska znów ma niesamowicie wielkie znaczenie w całej Europie, z tego względu, że najważniejsza rzecz, jaką musimy zapamiętać o Sobieskim, jest zwycięstwo pod Wiedniem nad Turkami, które zapewniło całej Europie ochronę przed islamizacją i przed zwierzchnictwem Turków. Wyobraźmy sobie, że gdyby nie niesamowite, i podkreślam to jeszcze raz, niesamowite zdolności przywódcze i żołnierskie oraz przygotowanie Sobieskiego, doświadczenie. Powiem wam szczerze, że jak przeglądałam, ile Sobieski stoczył bitew, w ilu wojnach i bitwach brał udział, to trudno to było w ogóle zliczyć. Będzie to trzeba pewnie liczyć na dziesiątki, może około 50. Spędził właściwie całe swoje życie na wojnach. Więc możemy sobie wyobrazić, ile serca w to wszystko włożył. I teraz właśnie
zapamiętajmy sobie to, że wyobraźmy sobie też, że gdyby Sobieski właśnie dzięki swojemu talentowi i przygotowaniu żołnierskiemu, gdyby nie zwyciężył tej trudnej walki pod Wiedniem przeciwko Turkom, dzisiaj może bylibyśmy właśnie zupełnie innym narodem. Może mielibyśmy zamiast religię katolicką, pewnie wyznawalibyśmy islam. Więc musimy sobie zdać sprawę z tego, jak ważne to było wydarzenie, ta obrona właśnie Wiednia przed Turkami, a właściwie nie Wiednia, ale całej Europy. Musimy sobie zdać sprawę z tego, jakby się potoczyła historia, gdyby Sobieski nie był aż tak zdolny, inteligentny i zacięty i przygotowany do tej walki. Więc kochani, pokrótce przedstawiłam Wam jeszcze raz sylwetkę Sobieskiego, tak aby ona się Wam zapadła w pamięć. Pamiętajmy, że również że Rzeczpospolita pod jego rządami wróciła do bardzo prężnej gospodarki, ekonomii. Zanotowano przyrost demograficzny, a więc ludziom zaczęło się lepiej dziać. Sam Sobieski zresztą był bardzo takim czułym człowiekiem. Z jednej strony właśnie mówi się o nim, że był gwałtowny, impulsywny, że był srogi, potrafił podejmować bardzo mocne decyzje, gdzie na przykład ileś tam tysięcy ludzi musiało zginąć, jeżeli uważał, że to była mądra decyzja. Natomiast z drugiej strony właśnie był czuły, był wrażliwy na potrzeby swoich ludzi w Polsce, Polaków. Dzięki temu właśnie, że taki był, w Polsce zaczęło się naprawdę dobrze dziać i między innymi odżyła sztuka, którą Sobieski hojnie sponsorował. Mogę Wam dać tylko taki krótki przykład. Kochał naukę, więc duże fundusze bardzo przeznaczył na przykład, nie tylko, ale to jest taki przykład, dla Jana Heweliusza, który był tym słynnym gdańskim naukowcem obserwującym gwiazdy na swojej kamienicy. Właśnie to jemu Sobieski przeznaczył duże fundusze dla niego na rozwój astronomii, na jego badania, dzięki czemu zresztą Heweliusz wiele odkryć dokonał. Między innymi odkrył nowy gwiazdozbiór, który zresztą nazwał gwiazdozbiorem Sobieskiego, prawda? Na jego cześć, właśnie będąc mu wdzięcznym za taką pomoc finansową, którą otrzymał na dalszą swoją pracę naukową. Więc to, kochani, pamiętajmy dobrze, że to nie była taka zwykła osoba, ten nasz król Jan III Sobieski, który pisał listy do Marysieńki. I krótko teraz tylko o Marysieńce. Kto to tak naprawdę był? Sobieski poznał ją prawdopodobnie, choć nie ma zgodności co do tego, na dworze króla Jana Kazimierza, którego żoną była francuska Ludwika Maria Gonzaga. I ta właśnie francuska, ta żona Jana Kazimierza, miała swoją świtę, jak się to mówi, czyli miała dwórki, a więc kobiety, które ją otaczały, które jej pomagały w różnych sprawach, pisały dla niej listy również, rozmawiały z nią, towarzyszyły jej wszędzie, gdzie ona szła. Jedną z tych właśnie towarzyszących jej kobiet, czyli tych dwórek, była śliczna, młodziutka Marysieńka, która miała wtedy, gdy poznał ją Sobieski, około 14 lat. Sobieski miał wówczas 26 lat, więc był od niej o wiele starszy. No i właśnie, tak się to zaczęło, że się poznali, zakochali się w sobie ze wzajemnością i obiecali sobie wielką miłość. Niestety, jak to w życiu nieraz bywa, nie wszystko od nas zależy. I w tych właśnie czasach kobiety, dwórki, nie wybierały sobie męża takiego, niekoniecznie tego, którego pokochały, tylko na przykład mąż był im jakoś z góry przydzielony. No i ten właśnie Marysieńce, właśnie ta francuska królowa, a żona naszego króla Jana Kazimierza, można powiedzieć, przydzieliła jej taką partię
partia w znaczeniu mężczyzna, prawda, kandydat na męża, mianowicie Zamoyskiego. Ponieważ był bogaty, więc wydawało się, że będzie dla niej dobrym kandydatem na męża. Marysieńka nie miała zbyt wiele do powiedzenia, musiała posłuchać królowej. Na szczęście po 10 latach Zamoyski zmarł i Marysieńka mogła wziąć ślub ze swoim ukochanym Janem Sobieskim. Pisali do siebie listy przez całe te lata znajomości, a znali się przed ślubem 10 lat, więc cały czas właśnie korespondowali ze sobą z pewnymi przerwami, a później, gdy byli małżeństwem, już ta korespondencja była bardzo, bardzo bogata, ponieważ Jan III Sobieski jako król i też dowódca wojsk, kochający zresztą wojaczkę, kochający wojnę, ciągle podróżował, ciągle wyjeżdżał właśnie na walki, więc nie było go przy Marysieńce. Marysieńka też zresztą wyjeżdżała często, na przykład do Paryża i z tego właśnie powodu pisali do siebie listy. My, kochani, dzisiaj omówimy sobie tylko trzy listy Sobieskiego do Marysieńki. Listy Marysieńki raczej się nie zachowały, z tego co wiem. Są jakieś tam nieliczne jej listy do Sobieskiego, natomiast generalnie te listy nie są tak zachowane jak listy Sobieskiego do Marysieńki, prawda? Omówimy sobie pierwszy list taki, jeżeli popatrzymy na datę, to jest on najstarszy, czyli właściwie pierwszy, zaraz po tym, jak Sobieski z Marysieńką wzięli ślub. Jest to list w Pielaskowicach, datowany z wtorku 9 czerwca 1665 roku. Na wstępie oczywiście trzeba tylko powiedzieć, że Pielaskowice to była posiadłość rodziny Sobieskich, w których Sobieski się zatrzymał, gdy wyjeżdżał zaraz po ślubie zresztą z Marysieńką, rozstał się i wyjeżdżał na Ruś, oczywiście na front, na dalszą walkę, na Ruś Czerwoną i stamtąd właśnie pisał ten list. W tym czasie, jak wynika to z daty, już Marysieńka była jego żoną. Nieoficjalnie zresztą, bo Sobieski wziął pierwszy ślub taki potajemny, a później dopiero oficjalny, ale już byli małżeństwem. I słuchajmy, przeczytam dla Was ten list. Żoneczko moja najśliczniejsza, największa duszy i serca mego pociecho. Tak mi się Twoja śliczność, moja złota panno, wbiła w głowę, że zawrzeć oczu całej nie mogłem nocy. Pan Bóg widzi, że sam nie wiem, jeśli te absence, to jest z francuskiego rozstanie, znieść będzie można. Jeśli to rozstanie, znieść będzie można. Bo ażem sobie uprosił koniec Polski, że ze mną całą przegadał noc tę przeszłą. Dziś ani o jedzeniu, ani o spaniu i pomyśleć niepodobno. Owo widzę, że mnie Twoje wdzięczne tak oczarowały oczy, że bez nich i momentu wytrwać będzie niepodobna. I cóż, kochani, króciutko można powiedzieć o tym liście właściwie to, że to jest taki typowy, no piękny, bardzo piękny, ale typowy list osoby zakochanej, nowożeńca, świeżo po ślubie, do swojej ukochanej, prawda? Gdzie Sobieski wychwala urodę Marysieńki, pisze o jej pięknych oczach, o tym, że nie może zasnąć, myśli cały czas o niej, tęskni za nią. Możemy sobie wyobrazić, że niełatwo było zaraz po ślubie od swojej żony odjechać na wojnę, prawda? Nie było to łatwe. Możemy zwrócić uwagę w tym liście na śliczny, bardzo piękny tytuł, słowa, którymi określa Sobieski Marysieńkę, jak bardzo ładnie się do niej zwraca, z takim ogromnym szacunkiem. Żoneczko moja najśliczniejsza, największa duszy serca mego pociecho.
Warto oczywiście zwrócić uwagę, jak czytamy te listy, na bardzo ładny język polski, stylizowany zresztą na takiej literaturze romansowej, romantycznej, którą zresztą Sobieski czytał i znał. I jakby jak czytamy te listy, to miejmy taką świadomość, że no właśnie, że nie są to takie zwykłe listy, ale są to listy, można powiedzieć, one są prywatne i na pewno Sobieski nigdy nie myślał, że będą kiedyś czytane przez nas, przez innych ludzi, ale z drugiej strony widać w tych listach, że Sobieski właśnie opanował sztukę pisania listów do perfekcji, że umiał pisać pięknie, szeroko, rozbudowanymi, pięknymi zdaniami, wyrażać to, co myśli, wyrażać swoje uczucia, że w tych listach właśnie jest zawarty piękny styl barokowy, który polegał na tym, że zdania były niestety czasami bardzo długie, jak tasiemce, niestety czasami nawet za długie. U Sobieskiego to nie występuje, bo potrafi właśnie w odpowiednim momencie to zdanie skończyć i zbudować nowe. A więc możemy obserwować piękny styl po prostu pisania tych listów. I przejdźmy do następnego listu, który jest listem z Lwowa z 25 lipca 1675 roku. Dobrze. Dobrze. Teraz może króciutko tylko tak powiem parę słów wstępu, że jest to list, kochani, już pisany parę lat później, po tym pierwszym liście, a więc Sobieski z Marysieńką już parę lat są małżeństwem. I kochani, jak patrzymy na życiorys Sobieskiego, to z tej daty właśnie 1675, 25 lipca, wynika, że Sobieski wówczas był we Lwowie i dlaczego był we Lwowie? Bo ruszał na wojnę, następną kolejną wojnę z Turkami. Miał zamiar, o czym zresztą tutaj pisze, zdobyć Zbaraż. I właśnie z tamtego czasu pisze ten list do Marysieńki. Sobieski udał się na wojnę z Turcją, dlatego że miał na celu odzyskać Kamieniec Podolski, który był dla nas ważną, strategicznym miejscem granicznym. Zależało nam bardzo na tym, żeby ten Kamieniec Podolski należał do Polski. Utraciliśmy go, jak pamiętamy, pokojem w Buczaczu i było to dla nas bardzo niekorzystne. I Sobieski właśnie miał wielką ambicję odzyskać ten Kamieniec Podolski, co mu się zresztą niestety nie udało. Przeczytam Wam ten właśnie list. A więc już wiemy, że list jest pisany z Lwowa, z jakiegoś prawdopodobnie przystanku przed tymi cały czas trwającymi walkami z Turkami. Będąc wczoraj na Wysokim Zamku, uważałem długo zachodzące nad Jarosławiem słońce i w tamtą obłoki bieżącą stronę. O jakżem sobie życzył obrócić się w jaką kropelkę deszczu albo rosy, a spaść na najśliczniejszą busienkę serca mego, albo którąśkolwiek partię najwdzięczniejszego ciała, wiedząc, że moje kochanie na deszcz rado wychodzi. W tej tedy tak miłej będąc ponurzony imaginacji, nie oderwałem się od niej, aż rzetelniejszą rzeczą to jest pisaniem ślicznej rączeńki pana mego, które mi oddał pan Bliskowski, napieściwszy się tedy, nacałowawszy i łzami skropiwszy, powróciłem do siebie, gdzie z kilku miejsc oraz zastałem przyprowadzonych języków. Poszczęścił bowiem Pan Bóg w kilku miejscach jednego dnia naszym, to jest pod Dubnem, Leśniowem i Szczurowicami, gdzie wszędzie Tatarów hałasowali nasi i języków nabrali. Ci wszyscy języcy zgadzają się, że nieprzyjaciel ze wszystką potęgą już stanął pod Zbarażem, którego dobywać chce.
No i teraz widzimy, kochani, w tym liście znowu, że Sobieski pięknie potrafi tytułować Marysienkę, bo mówi do niej wszystkie duszy, myśli i życia pociechy. Najśliczniejsza, najwdzięczniejsza i najukochańsza Marysieńku, jedyny serca mego Panie. Widzimy tutaj właśnie taką sztukę pisania listów i nagłówków w listach, czyli tych tytułów, którą posiadł Sobieski. Nie było to na pewno czymś bardzo częstym, żeby ktoś tak piękne nagłówki pisał do swojej żony, tak wyszukane, bo to trzeba było naprawdę się troszkę pomyśleć nad takim pięknym tytułem. Poza tym, kochani, dalej mamy już opis faktów historycznych, przeplatanych właśnie takimi opisami znowu pięknej urody Marysieńki, najśliczniejsza Busieńka, Busieńka, czyli właśnie buzia, twarz. Mamy też wspomnienie o tym, że Marysienka lubiła wychodzić na deszcz, kiedy padał deszcz. Tutaj jest to w tym zdaniu, że moje kochanie na deszcz rado wychodzi. Rado, czyli chętnie. Ktoś jest rad z czegoś, czyli jest zadowolony. Coś lubi robić, rad, znaczy chętnie, z przyjemnością wychodzi na deszcz. A więc mamy tutaj jakby informacje zawarte troszeczkę o Marysience. Pisze jeszcze Sobieski o tym, że gdy dostał ten list, całował go, prawda, bardzo. Napieścił się tym listem, czyli nacieszył się nim, prawda, przytulał ten list. Rozpłakał się też, napisał, że nacałowawszy i łzami skropiwszy, skropił łzami ten list, a więc prawdopodobnie możemy sobie wyobrazić, że po prostu wyraża w ten sposób tęsknotę za swoją żoną, że jest mu tak za nią tęskno. I gdy dostał ten list, wówczas właśnie musiał przejść już do swoich obowiązków, gdy go poprzytulał ten list, nim się nacieszył, przeszedł do swoich żołnierskich obowiązków, jakim było spotkanie z żołnierzami tureckimi, których mu przyprowadzano jako jeńców, czyli tych, którzy byli schwytani, prawda? Możemy sobie to wyobrazić, że on właśnie gdzieś tam we Lwowie cały czas przesuwają się te wojska i Sobieski wraz z nimi z Jarosławia, prawda, przesunęli się do Lwowa i właśnie we Lwowie teraz stacjonuje z tymi wojskami. No i oczywiście przyprowadzają mu też tych, jego żołnierzy przyprowadzają mu żołnierzy tureckich, którzy są złapani jako jeńcy, jako niewolnicy. I on właśnie musi z tymi żołnierzami tureckimi rozmawiać, ich z nimi prowadzić wywiad też, prawda? Wywiadywać się. I tutaj jest potrzebny bardzo Sobieskiemu właśnie ten język turecki i tatarski, aby się z nimi porozumieć. I następny, kochani, ostatni list, taki najbardziej już obszerny, myślę, że najbardziej znany też, to jest list w namiotach wyzyrskich z 13 września 1683 roku z nocy. No i tutaj, kochani, oczywiście prosi się aż, żeby wytłumaczyć. Zresztą się domyślacie, macie tutaj obraz namalowany Matejki Sobieski pod Wiedniem. Domyślacie się właśnie, skąd ten list został napisany i dlaczego, prawda? Mianowicie ta właśnie data, 13 września 1683 rok, i tu jest akurat jeszcze zaznaczone, że to było pisane w nocy, to jest właśnie czas dosłownie zaraz po stoczeniu bitwy z Turkami pod Wiedniem, a bitwa ta miała miejsce dzień wcześniej, czyli 12 września. I jak sprawdzicie sobie źródła historyczne, to cała ta bitwa trwała od 4 nad ranem aż do 6 wieczorem. O 6 wieczorem Sobieski przygotował się na taki ostateczny, zdecydowany szturm, czyli atak. I ten atak był tak doskonały, że trwał tylko pół godziny i Sobieski po prostu rozgromił wojsko tureckie,
uciekli wszyscy w popłochu, gdy zobaczyli tak wielką armię, dobrze wyposażoną, świetnie przygotowaną, zorganizowaną. Podobno tych wojsk Sobieskiego wraz z austriackim było 20 tysięcy. Także gdy Turcy właśnie zobaczyli te wspaniałe wojska, te husarie, po prostu zwyczajnie uciekli. Uciekli z pola walki, zresztą będziemy zaraz czytać o tym w tym właśnie liście. Czyli kochani, mamy wojnę z Turkami, mamy właśnie to oblężenie Wiednia przez Turków. Wojska austriackie stoją wraz z wojskami polskimi, razem walcząc przeciwko Turkom. I ta bitwa trwa cały dzień, od 4 rano, od rana aż do 6 wieczorem. Czyli gdy Sobieski pisał ten list, to właśnie było po skończonej wojnie, pisał go z namiotu wezyrskiego, czyli tureckiego. Pisał chwaląc się z Marysieńce, jak wiele zdobyli Polacy, jak to było ogromne zwycięstwo. I pisał też, jak dużo zdobyli łupów, czyli ile właśnie bogactw zostało po tym wezyrze tureckim i po całym jego wojsku. I o tym właśnie będziemy czytać w tym liście. Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńku. Znowu mamy ten nagłówek, prawda? Dzisiaj piszemy tylko droga Aniu, drogi Jacku, a tutaj taki bardzo rozbudowany, piękny tytuł do swojej żony kieruje Sobieski. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek. Dostatki nieoszacowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel zasławszy trupem, a prosze to są okopy. Okopy, czyli takie doły, prawda, które się kopie w ziemi po to, żeby mógł się żołnierz skryć między innymi. Ale po to też, a okopuje się też coś, żeby bronić tej twierdzy, prawda? I też się po to okopuje właśnie z tych powodów. Pola i obóz ucieka w konfuzji. Konfuzja to wiadomo, co to jest, zdezorientowanie, tak jak angielskie słowo confusion. Wielbłądy, muły, bydle, owce, które to miał po bokach, dopiero dziś wojska nasze brać poczynają, przy których Turków trzodami tu przed sobą pędzą. Wezyr tak uciekł od wszystkiego, że ledwo na jednym koniu i w jednej sukni. Wezyr, czyli ten dowódca wojsk tureckich, uciekł tak szybko, jak zobaczył potęgę wojsk polskich, to uciekł tak szybko właśnie, że tylko na jednym koniu i w jednej sukni, prawda? Wszystko zostawił, bo tak był wystraszony. Jan został jego sukcesorem. Sukcesorem, czyli tym, który to wszystko jakby dostaje w spadku, prawda? Jego następcą. Sukcesor to następca. Bo po wielkiej części wszystkie mi się po nim dostały splendory. Splendory, czyli zaszczyty. A to tym trafunkiem, czyli w ten sposób, tym trafem, że będąc w obozie, w samym przecie i tuż za wezyrem postępując, przedał się jeden pokojowy jego, przedał się, czyli zdradził go, tutaj Sobieski mówi o tym, że zdradził tego wezyra, dowódcę właśnie tureckiego, zdradził jeden z jego służących pokojowych i pokazał namioty jego, tak obszerne jak Warszawa albo Lwów w murach. Czyli Sobieski mówi, tak ogromne miał piękne namioty ten turecki władca, jakby cała Warszawa, prawda? Mam wszystkie znaki jego wezyrskie, znaki, czyli jego symbole, jakieś państwowe, waleczne, symbole wojskowe, które nad nim noszą. Chorągiew mahometańską, symbol jego religii, chorągiew mahometańską, którą mu dał cesarz jego na wojnę,
i którą dzisiejże jeszcze posłałem do Rzymu Ojcu Świętemu przez talentego pocztą. Kilka samych sajdaków. Sajdaki to są futerały na coś, to są takie torby. Kilka samych sajdaków, czyli tych toreb, możemy sobie to wyobrazić, zrobionych pewnie ze skóry, rubinami i szafirami sadzonych, stoją się kilku tysięcy czerwonych złotych, czyli tyle wartają, kilka tysięcy złotych, prawda? Mówi Sobieski, tak, są drogie i piękne, wysadzane bogatymi kamieniami. Nie rzekniesz mnie tak, moja duszo, jako więc tatarskie żony mawiać zwykłym mężom bez zdobyczy i powracającym, żeś ty nie junak kiedyś się bez zdobyczy powrócił, bo ten, co zdobywa, wprzedzie być musi. Tutaj Sobieski mówi, że tyle zdobył wspaniałych łupów, że nie powie mu jego żona Marysienka, że przybył z wojny bez niczego, bo przybędzie z wojny z Turcją z wieloma bogactwami, prawda, z tymi pięknymi sajdakami, czyli torbami wysadzonymi drogimi kamieniami, z chorągwią, którą zdobył, chorągwią mahometańską i z innymi też rzeczami, które tutaj wymienia. Kichają jego, to jest pierwszego człowieka po nim, zabito. Czyli mamy tu informację, że człowieka, który był drugi lub pierwszy w tym znaczeniu we władzy, po wezyrze, zabito, prawda? Czyli nie żyje ten człowiek. Zabito i paszów niemało. Czyli możemy sobie wyobrazić, mówi Sobieski, zabito zarówno najważniejszego człowieka po wezyrze, jak i wielu innych żołnierzy tureckich, złotych szabel, pełno po wojsku złotych szabel i innych wojennych rynsztunków, innych też rzeczy powojennych, prawda? Noc nam ostatka przechodziła i to, że uchodząc okrutnie się bronią, i tu mamy po francusku, et font la plus belle retard de monde, co by znaczyło, że okrutnie się bronią i najpiękniej na świecie uciekają, prawda, z pola walki. Janczarów swoich odbiegli w aproszach. To znaczy, co to znaczy właśnie? Janczarzy to była turecka wojskowa piechota. Czyli to byli żołnierze, którzy właśnie szli na pieszo i powiedzmy ich zadaniem było oblężenie, właśnie otoczenie Wiednia. Więc tutaj Sobieski mówi, że janczarów swoich odbiegli, czyli zostawili tych swoich janczarów, swoją tą wojskową piechotę zostawili, uciekli po prostu, ich zostawiając w aproszach, czyli w tych okopach, których w nocy wyścinano. A więc jedni uciekli, natomiast ci, którzy zostali, zostali zabici, czyli ścięci, prawda? I dlaczego? Bo tutaj tłumaczy Sobieski, bo to była taka hardość i pycha tych ludzi, a więc ci ludzie musieli zginąć, mówi Sobieski, ci, którzy właśnie, ci janczarzy, którzy zostali, ta piechota musiała zginąć, ponieważ byli bardzo szkodliwi. I tutaj tłumaczy Sobieski dlaczego, bo to była taka hardość i pycha tych ludzi, że kiedy się jedni z nami bili w polu, drudzy szturmowali do miasta, jakoż mieli czym co począć. A więc zobaczmy, tutaj Sobieski właśnie przekazuje nam troszeczkę taki szczegół z tej walki, że kiedy właśnie część tych tatarskich, tureckich oddziałów walczyła z polsko-austriacką armią, inni Turcy atakowali Wiedeń, atakowali miasto, prawda? Więc dlatego też trzeba ich było zabić, tych ludzi, bo byli po prostu hardzi, szkodliwi. Byli groźni dla wojsk polskich i austriackich. Ja ich rachuję to znaczy liczę, prócz Tatarów na 3x100 000. 3x100 000, czyli to jaka to będzie liczba, to jest 3 razy 100 000, czyli to jest 300 tysięcy, prawda? Sobieski mówi, że liczy ich na 300 tysięcy. Drudzy tu rachują namiotów
samych na trzykroć 100 tysięcy. Drudzy, czyli inni znowu dowódcy pomniejsi, myślą, że tych Turków, Tatarów było 3 razy 100 tysięcy. 3 razy 100 tysięcy. Samych namiotów liczą 3 razy 100 tysięcy, czyli liczą około 300, że samych namiotów było i biorą proporcję 3 do 1 namiotu, czyli że troje ludzi mieściło się w jednym namiocie, a jeżeli liczyli, że było 300 tysięcy namiotów, a w każdym było troje ludzi, no to liczyli około 900 tysięcy Tatarów, prawda, w ogóle ludzi. Co by wynosiło niesłychaną liczbę. Ja jednak rachuję namiotów 100 tysięcy najmniej, bo kilką obozów stali. Czyli według Sobieskiego 100 tysięcy namiotów mogło być około, więc liczył pewnie, że będzie 300 tysięcy ludzi. Dwie nocy i dzień rozbierają ich kto chce. Już i z miasta wyszli ludzie, ale wiem, że i za tydzień tego nie rozbiorą. Czyli jest tyle namiotów, że już i ludzie te namioty rozbierają, ale pewnie tygodnia nie starczy, żeby te namioty wszystkie rozebrać, tyle ich jest. Ludzi niewinnych, tutecznych Austriaków, a więc mowa tutaj o ludności tubylczej, Austriakach, tych, którzy mieszkają w Wiedniu i pod Wiedniem, osobliwie białych głów. Białe głowy to kobiety, prawda? To jest dawne słowo określające kobiety. Białogłowa to inaczej po prostu kobieta w dawnych czasach. Osobliwie białych głów i ludzi siła porzucili, ale zabijali kogokolwiek tylko mogli. Czyli tutaj mamy takie świadectwo, że Turcy byli okrutni, zabijali kobiety i kogo tylko popadło, zabijali, prawda? Siła bardzo zabitych leży białych głów. Siła, czyli dużo leży zabitych kobiet, ale i siła rannych, i które mogą żyć. Czyli pomiędzy tymi, wyobrażamy sobie okrutny obraz, że pomiędzy tymi leżącymi, zabitymi kobietami mogą być takie, które jeszcze żyją, a są ranne. Wczoraj widziałem dzieciątko jedne we trzech leciech, czyli we trzech leciech, czyli takie, które ma około 3 lat. Chłopczyka, bardzo najmilejszego, czyli jakiegoś ładnego chłopczyka, któremu zdrajca przeciął gębę, to jest dawne określenie twarz, przeciął mu twarz, szkaradnie i głowę. Szkaradnie, czyli okrutnie, brzydko. A więc Sobieski tutaj pisze też o tym, o obrazie wojny, tak? Jak ta wojna w ogóle wyglądała od takiej strony szczegółowej, że leży wiele trupów, prawda? I kobiet, i dzieci małych. A więc Turcy to byli okrutni ludzie, dzicy, którzy, tak jak pisał zresztą Kochanowski, którzy nie mieli litości ani dla dzieci, ani dla kobiet, dla nikogo, zabijali kogo popadło. Ale to trefna, czyli to jest taki niezbyt dobrze się składa, trefna, że wezyr wziął tu, był gdzieś w którymś ci cesarskim pałacu strusia żywego, dziwnie ślicznego. A więc miał też ten wezyr turecki pięknego strusia. Tedy i tego, aby się nam w ręce nie dostał, kazał ściąć. To jest taki śmieszny obrazek, że Sobieski pewnie chciał tej Marysieńce przywieźć strusia, egzotycznego ptaka do Polski, pokazać, prawda? Ale niestety wezyr z takiej zawiści, żeby właśnie ci ludzie jak najmniej, Sobieskiego ludzie, jak najmniej zdobyli po nim, nawet tego strusia zabił, żeby nie mogli go przywieźć do Polski i pokazać jako tego trofeum wojskowe. Co zaś za delicję miał przy swych namiotach? Delicje to dawne słowo określające wspaniałości, prawda? Dzisiaj mamy ciastka delicje, które oznaczają dokładnie tyle, co wspaniałe, pyszne ciastka. Delicje dawniej to właśnie coś bardzo luksusowego, wspaniałego. A więc pisze Sobieski, co zaś za delicję miał, co za wspaniałości miał przy swych namiotach ten wezyr turecki, wypisać niepodobna, czyli tak trudno to opisać. Miał łaźnie, a więc piękne łazienki, łaźnie, sauny pewnie, gdzie się kąpał. Miał ogródek i fontanny, króliki, koty i nawet papuga była. Ale że latała, nie mogliśmy jej pojmać. I tu mamy na koniec taki troszkę zabawny obrazek, że
Sobieski chciałby nawet tę papugę Marysieńce przywieźć wraz ze strusiem, ale niestety papugi nie mogli złapać, prawda? Więc widzimy, kochani, że w tym liście można by powiedzieć, jest zawarte tyle wiedzy, prawda? Jest przekazane tyle informacji. Z jednej strony tęsknota Sobieskiego do Marysieńki, a z drugiej strony opis zwycięstwa Sobieskiego nad Turkami, tego ogromnego zwycięstwa. Sobieski mówi wprost, że takiego Polacy w historii nigdy nie mieli, nigdy nie widzieli. Takiego zwycięstwa, jakie on właśnie odniósł dzięki Bogu, bo też to zaznacza, że Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwa. Więc popatrzcie, to jest też piękne właśnie o Sobieskim. Był on człowiekiem wierzącym i nie przypisywał sobie sam tego zwycięstwa, ale oddał chwałę pierwsze Bogu, prawda? Że to Bogu się właśnie należy cześć i chwała za to wielkie zwycięstwo. Wiemy też, że Kościół bardzo modlił się o to, aby Sobieski wygrał, więc szła wraz i doskonałość, przygotowanie Sobieskiego szły w parze razem z wielkimi modlitwami całego narodu polskiego o wygraną Sobieskiego. Więc tu już na początku mamy to świadectwo, że Sobieski oddał Bogu chwałę za to wielkie zwycięstwo. Później znowu opisał, jak uciekł wezyr turecki, a więc ten główny dowódca wojsk tureckich, co się stało z jego wojskami, że zostali właściwie zabici, a większość z nich, duża ich liczba, uciekła też. No i opisuje, co zastał w tych namiotach wezyrskich, czyli w tych pięknych, niesamowitych, bogatych namiotach tureckiego władcy. Wszystkie jego klejnoty, prawda, które on miał, piękne łaźnie, fontanny, ogrody, nawet miał zwierzęta ze sobą. Więc to wszystko Sobieski potrafił do Marysieńki zawrzeć w tym nie tak bardzo długim liście, prawda? Nie jest to jakiś bardzo obszerny list, a ile w nim informacji. I cały czas zwracam uwagę waszą na to, jak pięknym językiem polskim Sobieski pisał. A więc chcę wam podkreślić, że nie jest to język polski zwykłego jakiegoś, nie jest to język polski mieszczanina, może wysoko wykształconego, ale nie jest to też język polski jakiegoś ubogiego szlachcica. Ale jest to piękna polszczyzna i uwaga, nurtu dworskiego, bo właśnie Sobieski reprezentuje swoimi listami nurt dworski, tak jak Jan Andrzej Morsztyn. I co jest bardzo ciekawe w tej epistolografii Sobieskiego, a więc w sztuce pisania listów, że Sobieski właśnie jest przykładem i jego listy takiego połączenia tego nurtu dworskiego, o którym wam tłumaczyłam, że jest to nurt taki wysoki, można powiedzieć, który cechował szczególnie ludzi wybitnie wykształconych w Polsce, a więc przede wszystkim magnaterię i najbogatszych szlachciców. Ale ten nurt dworski Sobieski potrafi połączyć z sarmatyzmem. I to jest bardzo ciekawe. I za to Polacy kochali króla Jana III Sobieskiego, że właśnie z jednej strony miał w sobie pewną dostojność królewską, która właśnie łączy się z tym dworem, z nurtem dworskim, z bogatą magnaterią. Dziś powiedzielibyśmy z najwyższymi elitami, prawda, społeczeństwa. I umiał to wszystko właśnie, co wysokie, co tak wzniosłe, to wysokie swoje wykształcenie połączyć z takim stylem swobodnym, prostym, jednocześnie czułym, takim ciepłym. My czujemy przecież chyba, nie wiem jak wy, ale ja na pewno czuję, jak czytam te listy, że jest w tych listach dużo takiego ciepła, zwykłego, zwyczajnego, i takich prostych obrazów. Prawda? Jakby chociażby jak o tym strusiu czy o króliku. Więc tutaj ten
Tutaj znowu ten właśnie styl wysoki, dworski umiał się ładnie skomponować z sarmatyzmem, czyli z takim, z głęboką wiarą, religijnością, z umiłowaniem swojego regionu, swojej małej ojczyzny i z takim głębokim patriotyzmem, prostym patriotyzmem, głęboko zakorzenionym, bo nurt dworski raczej nie kojarzy nam się, barokowy nurt dworski, nie kojarzy nam się koniecznie z jakimś głębokim patriotyzmem, raczej z umiłowaniem tego, co obce, europejskie. Natomiast właśnie Sobieski umiał to połączyć, tę swoją wielką, głęboką miłość do ojczyzny i religijność, jednocześnie z wykształceniem, z tym, że był człowiekiem właśnie oczytanym, obeznanym i światowym tak naprawdę. Więc te dwie postawy w sobie umiał połączyć i za to właśnie myślę, że za to Polacy go bardzo kochali. Że z jednej strony był taki zwykły, prosty, czuły, a z drugiej strony właśnie mądry, inteligentny, wysoko wykształcony i europejski. Nie tylko właśnie, można powiedzieć, jakiś zaściankowy, tylko europejski. Kochani, na koniec tej lekcji takie krótkie podsumowanie, już naprawdę krótkie, macie to w notatce. Dlaczego my te listy czytaliśmy? Z dwóch powodów, takich najważniejszych. Przede wszystkim listy te mają wartość literacką. Możemy na podstawie tych listów zobaczyć po prostu, jak ludzie pisali po polsku w tamtych czasach, jak budowali zdania, jakich używali słów. Widzimy, że wtrącali słowa francuskie, wtrącali też słowa łacińskie. Tutaj akurat nie ma takich przykładów, ale tak było w baroku. I cóż, kochani, z drugiej też strony po tych listach możemy dużo wywnioskować na temat historii Polski, na temat historii w ogóle. Widzimy szczegóły historyczne. Mamy daty, mamy miejsca, kiedy to się działo, mamy co się działo, prawda? Sobieski szczegółowo opisuje. I kochani, te listy Sobieskiego są wydane w różny sposób. Sama nawet w domu rodzinnym miałam właśnie listy Sobieskiego wydane bardzo pięknie. Każdy list był w osobnej kopercie zapakowany, więc te listy można sobie przeczytać, pożyczyć gdzieś i są one dla nas źródłem wiedzy historycznej. Bo tak jak powiedziałam, ile możemy wyczytać właśnie z tych listów ciekawych obrazków historycznych, tak? Sobieski nam bezpośrednio opisuje, jak wyglądał ten obraz wojenny pod Wiedniem. No i wreszcie listy są przykładem literatury barokowej i tak zwanej epistolografii. Epistolografia to jest dział piśmiennictwa, który zawiera listy, czyli to są generalnie wszystkie listy napisane pięknym językiem, takim literackim. Ale wszystkie te listy, które były właśnie gdzieś tam wydane, które były ważne, pisane przez osoby znaczące, to jest właśnie epistolografia. Jak ktoś się zapyta was, co to jest epistolografia, to możecie powiedzieć, to jest dział piśmiennictwa. Piśmiennictwo to jest wszystko, co zostało zapisane w ogóle kiedykolwiek. Właściwie to możemy powiedzieć, że jest to dział literatury, ale literatura obejmuje właściwie piśmiennictwo piękne, prawda, jakieś literackie, które zawiera listy, po prostu listy. Epistolografia to są po prostu listy, pisanie listów, sztuka pisania listów. I tutaj właśnie Sobieski jest takim klasycznym przykładem epistolografii, czyli pisania listów. Teraz, kochani, na koniec rozwiążmy sobie ćwiczenia, które mamy w podręczniku PLJ.
Na początek może sprawdź, czy rozumiesz. I tak sobie myślę, że zróbmy sobie w tym filmie jeszcze sprawdź, czy rozumiesz, a może na kolejnych filmach, na kolejnym filmie zrobimy sobie ćwiczenia. Albo nie. Wydaje mi się, że lepiej zróbmy może pod tym filmem, żeby było wiadomo, że te ćwiczenia są przyporządkowane do tej lekcji. Dobrze? Więc kochani, mamy stronę 195 i mamy ćwiczenie sprawdź, czy rozumiesz. Pytanie pierwsze. Dotyczące listu z 25 lipca 1675 roku. Sobieski pisząc list przebywał i teraz gdzie przebywał? Jak odwrócimy kartkę i popatrzymy na list z 1675 roku, no to od razu widzimy w nagłówku, że jest napisane we Lwowie, więc na pewno przebywał we Lwowie. Zaznaczamy sobie odpowiedź A, we Lwowie. Drugie pytanie. Sobieski przebywał poza domem, ponieważ... No i teraz właśnie, dlaczego przebywał poza domem we Lwowie? Czy podróżował po Europie, czy brał udział w wyprawie wojennej, czy też powracał spod Wiednia? Prawidłowa odpowiedź jest jaka? Tłumaczyłam Wam to na początku. Prawidłowa odpowiedź będzie B, ponieważ Sobieski brał udział w wyprawie wojennej. Mówiłam Wam, że wyprawiał się przeciwko Turkom, aby zdobyć Kamieniec Podolski, a więc wyprawiał się na wojnę. Trzecie pytanie. Zdanie. Uważałem długo zachodzące nad Jarosławiem słońce. Informuje czytelnika, że Sobieski. Co robił? A. Obserwował zachodzące słońce. B. Zauważył, że słońce już zachodzi. Czy był szczególnie ostrożny, gdy słońce zachodziło? Zdanie. Uważałem długo zachodzące nad Jarosławiem słońce. Znaczy... Obserwowałem po prostu, obserwowałem długo zachodzące słońce. Uważałem, w sensie obserwowałem. Pytanie czwarte, Marysieńka żona Sobieskiego. I to wynika właśnie z tego pierwszego listu napisanego we Lwowie. Czy A. lubiła wychodzić z pałacu, gdy padał deszcz, czy zamierzała odwiedzić męża w jego obozie pod Lwowem, czy lubiła wychodzić z pałacu na spacery? Odpowiedź A. lubiła wychodzić na deszcz. Piąte. Może od razu będę czytać tylko pytania i odpowiedzi, dobrze? Żeby było krócej. Piąte. Po przeczytaniu listu od żony Sobieski. No i tutaj nasuwa się odpowiedź, co Sobieski robił. Tutaj będzie odpowiedź B. Rozmawiał ze schwytanymi jeńcami. Może jednak będę czytać odpowiedzi, bo wydaje się, że będzie może Wam łatwiej. Wam będzie łatwiej. Szóste pytanie. List składa się z... I teraz jest pytanie właśnie, z ilu części składa się list? Przepraszam, z ilu zdań składa się list? Widzimy, że list składa się z... Jak sobie tak to podzielimy, tam gdzie są kropki, prawda? Widzimy, że kończy się zdanie. Jak sobie to podzielimy wszystko i policzymy, to jak myślicie, z ilu zdań składa się list? List składa się z 6 zdań złożonych, a więc odpowiedź C. Siódme teraz pytanie. O zachodzącym słońcu Sobieski pisze. W którym zdaniu? Już na początku mamy, że uważał długo zachodzące słońce, a więc w pierwszym zdaniu, odpowiedź A. Ósme pytanie. O schwytaniu tak zwanych języków Sobieski pisze. W którym zdaniu pisze? Szukajmy. Poszczęścił bowiem Bóg w kilku miejscach jednego dnia naszym pod Dubnem, gdzie wszędzie Tatarów hałasowali nasi i języków nabrali. A więc widzimy, mamy tu zdanie piąte i zdanie, mamy zdanie piąte i szóste. Mówi o tych właśnie schwytanych tureckich żołnierzach, czyli języki,
językach w piątym i w szóstym, a więc odpowiedź C. Następne pytanie, dziewiąte. O otrzymaniu listu od Marysienki Sobieski pisze w którym zdaniu? No to jest taka troszkę zabawa, prawda, żebyśmy sobie szukali tego. Ale odpowiedź będzie o otrzymaniu listu od Marysienki Sobieski pisze, jak sobie to tak poszukamy, to będzie w zdaniu trzecim i czwartym. W zdaniu trzecim i czwartym jest prawidłowa odpowiedź, a więc odpowiedź dziewiąte C. I dziesiąte, w liście ze Lwowa Sobieski pisze o. No, jak myślicie, o czym pisze generalnie? O żalu i rozpaczy, lęku i strachu, czy o miłości i tęsknocie? Raczej bym o miłości i tęsknocie, czyli odpowiedź C, że tęskni za Marysienką. List teraz 13 września 1683 roku. A więc otwieramy sobie, przekładamy stronę, tak abyśmy widzieli list 13 września. Jest on na tej samej stronie, nie trzeba przekręcać strony. Pytanie pierwsze. Tematem listu z września 683 jest odpowiedź A. Zwycięstwo wojsk polskich pod Wiedniem. Drugie pytanie. Pisząc list do Marysienki, Sobieski przebywa i teraz A. w zdobytym pałacu w Wiedniu, w namiocie tureckiego wodza, czy w swoim namiocie królewskim? Oczywiście odpowiedź B. w namiocie tureckiego wodza. Trzecie pytanie. Dowódca wojsk tureckich. A. dostał się do niewoli, B. uciekł z pola walki, czy C. został zabity przez Sobieskiego? Oczywiście odpowiedź B. uciekł z pola walki. I o tym Sobieski pisze. Czwarte pytanie. Zdaniem króla Sobieskiego, dowodzącego bitwą pod Wiedniem, armia turecka liczyła, ile liczyła? Armia turecka liczyła 300 tysięcy, prawda? Według Sobieskiego, jeżeli sobie policzymy, że naliczył 100 namiotów, tak? I w każdym namiocie po 3 osoby, no to razem mamy 300, a jeszcze wcześniej mówi, że ja rachuję prócz Tatarów na 3x100 tysięcy. 3x100 tysięcy, czyli 300 tysięcy. A więc odpowiedź A. Piąte. Sobieski wysłał papieżowi jako symbol zwycięstwa nad wojskami tureckimi. Co wysłał? A, B czy C? Wysłał B. chorągiew mahometańską, którą mu dał cesarz jego. 6. W liście najważniejszym, dominującym uczuciem jest... dominującym uczuciem w tym liście jest, jak myślicie, co? Miłość i tęsknota do żony, współczucie z powodu zabitych kobiet i dzieci, czy radość i duma ze zwycięstwa? No C. Radość i duma ze zwycięstwa. I kochani, jeszcze zróbmy sobie tutaj... prawda czy fałsz na stronie 198, tutaj ćwiczenie drugie. Bitwę pod Wiedniem stoczono 13 września 1863 roku. No oczywiście fałsz, po pierwsze nie ten rok, po drugie nawet nie ten dzień, bo 13 września to już było po bitwie, a więc fałsz, prawda? Tutaj mamy 1863, a wiemy, że to nie był 1863, tylko 1683. Później drugie pytanie. W obozie tureckim nie było żadnych jeńców. No, kochani, jeńcy to są schwytani, prawda? Schwytani. No, nie było jeńców, prawda? Nie było, dlatego że Sobieski mówi, że część uciekła, a kolejna część wojsk została po prostu zabitych. Trzecie. A więc prawda, nie było jeńców. Trzecie. List do Marysienki Sobieski napisał zaraz po zakończeniu zwycięskiej bitwy. Tak, prawda, napisał zaraz po zakończeniu zwycięskiej bitwy. Teraz piąte. Zdobytą chorągiew mahometańską Sobieski zawiózł papieżowi osobiście. Nie, nieprawda. Mamy w liście, że przekazał komuś innemu, kto miał zawieźć tę chorągiew do papieża, a więc fałsz. Piąte, fałsz. Szóste. Bitwa pod Wiedniem trwała jeden dzień. Tak, prawda, trwała jeden dzień, mówiłam wam, od czwartej, czy tam od piątej rano, bo o czwartej jeszcze Sobieski zdążał wysłuchać mszy świętej, więc uczestniczył we mszy świętej, dopiero wtedy rozpoczął bitwę, a więc tak, to prawda, trwała cały jeden dzień. Teraz, kochani, może chciałam wam tylko wytłumaczyć,
O co tutaj chodzi? To jest chyba proste ćwiczenie, drugie, jakie mieliście do domu zrobić. Drugie ćwiczenie na stronie 196. Chodzi o to, żeby połączyć czasownik z lewej z kolumny, z lewej strony, z wyrażeniem przyimkowym z prawej strony. Wyrażenie przyimkowe to nie jest nic innego jak jak przyimek, czyli na przykład z i rzeczownik. Przyimek z rzeczownikiem to jest wyrażenie przyimkowe, a więc na przykład wyrażeniem przyimkowym jest to połączenie z dumą, bo z jest przyimkiem, a dumą jest rzeczownikiem, czyli to połączenie przyimka z rzeczownikiem nazywa się wyrażeniem przyimkowym. A więc proszę Was, abyście połączyli te dwie kolumny ze sobą, tak aby to miało sens, prawda? Czyli na przykład obserwować z miłością, można powiedzieć. I tutaj pod spodem macie wpisać sobie przykłady. Później, kochani, jest zadanie, które dałam dla chętnych. To jest zadanie trzecie na stronie 197. Strona 197, zadanie trzecie. I tutaj po prostu trzeba odmienić wyrazy, które są podane w mianowniku, a więc co to jest mianownik? To jest pierwszy przypadek w języku polskim, który odpowiada na pytanie kto, co. Więc ten właśnie, te wszystkie słowa, które mamy tutaj z boku, po lewej stronie, napisane w mianowniku, mamy je odmienić w narzędniku, czyli zamienić na narzędnik, na piąty przypadek, i później te same słowa z pierwszej kolumny mamy odmienić w dopełniaczu. Więc przykład pierwszy, weźmy sobie na przykład wrażliwość, narzędnik, kim czym się cieszę, bo narzędnik odpowiada na pytanie kim czym z kim czym. Cieszę się wrażliwością i na przykład dopełniacz, kogo czego nie ma. Dopełniacz odpowiada na pytanie kogo czego, więc kogo czego nie ma, wrażliwości. I tutaj pod spodem należy ułożyć z tymi wszystkimi, z trzema wybranymi słowami odmienionymi w narzędniku, zdania ułożyć i później wziąć trzy słowa odmienione w dopełniaczu, czyli formę dopełniacza, prawda, tych słów wziąć i z tą formą dopełniacza ułożyć trzy zdania, ale to jest pytanie dla chętnych, na szóstkę to ci, którzy będą chcieli, sobie zrobią. Później, kochani, takie jest pierwsze ćwiczenie, uzupełnijcie sobie to razem ze mną, dobrze? Jak ja będę teraz mówić, to wy sobie po prostu uzupełnijcie. Jest to strona 198, ćwiczenie pierwsze. Ćwiczenie pierwsze, kto mógł taki list napisać? Tutaj macie rodzaje listów wypisane, tak? Można sobie to przeczytać, że jest list prywatny, list miłosny. To są takie, powiedzmy, umowny podział listów. Tak, że możemy sobie listy podzielić na właśnie prywatne, miłosne, apostolskie, czyli takie jak mamy w Piśmie Świętym, pasterskie. Pasterski list to jest ten, który wystosowują biskupi, czy tam arcybiskupi, na przykład do wiernych w kościele. List motywacyjny to inaczej resume, czyli to, co wy będziecie pisać, jak będziecie się starać o swoją pracę. To jest list motywacyjny, albo na przykład list motywacyjny piszecie, będziecie pisać, jak będziecie składać dokumenty do college, i tam trzeba będzie napisać, dlaczego właśnie wybieracie ten kierunek, a nie inny, i będą wymagać od was listu motywacyjnego, czyli macie umotywować swoją decyzję, macie powiedzieć w tym liście, dlaczego to wybieracie, a nie coś innego. Macie uzasadnić swoją decyzję. To jest list motywacyjny. List biznesowy, czyli wiadomo, pisany przez jakiegoś biznesmena, prawda, w jakiejś ważnej sprawie, w załatwieniu jakichś spraw. Później macie list otwarty. No są takie listy, tak? Piszą je znani ludzie, prezydent na przykład, czy jakaś ważna osobistość pisze list otwarty. Może poeta napisać list otwarty do prezydenta, wszyscy mogą go. Otwarty znaczy, że wszyscy mogą go przeczytać, jest on opublikowany, publiczny. Może to być list opublikowany w gazecie czy na internecie i nazywa się to list otwarty. Mówi się tak czasem, prawda? Że napiszmy otwarty list, list otwarty do prezydenta Stanów Zjednoczonych w jakiejś sprawie. List elektroniczny, wiadomo o co chodzi, czyli inaczej e-mail, prawda? List elektroniczny, inaczej e-mail.
I teraz, kochani, co tutaj powinniśmy wpisać? Więc list prywatny mógł napisać, powiedzmy, z tej tabeli, z tych słów, które tutaj mamy pod spodem, wybieramy sobie, powiedzmy, tato mógł napisać taki list prywatny. List miłosny pisze chłopak. List apostolski może napisać papież. List pasterski może napisać biskup. Wpiszcie sobie biskup. List motywacyjny może napisać absolwent uczelni albo student. List biznesowy może napisać biznesmen. List otwarty może napisać jakiś obywatel albo poeta. A list elektroniczny może napisać, powiedzmy, każdy. Czyli może napisać tato, może napisać biskup, może napisać absolwent uczelni, prawda? Może napisać taki list elektroniczny. Dobrze, kochani, to są wszystkie ćwiczenia. Myślę, że w LP jeszcze sprawdzę, ale chyba nie było ćwiczeń, które powinnam Wam wyjaśnić a propos tej lekcji o listach Sobieskiego. Oczywiście przeczytajcie sobie list z LP na stronie 167, bo on zawiera troszeczkę chyba inny fragment tego listu. I co jest fajne, z boku są wyjaśnione słowa, więc jak będziecie czytać ten tekst jeszcze raz dla siebie, sobie go próbować zrozumieć, to warto właśnie z LP przeczytać ten list, bo zobaczcie, tutaj mamy wyjaśnione wszystkie słowa i to bardzo ułatwia czytanie tego listu. Natomiast w PLJ nie ma tych wyjaśnień i myślę, że to jest utrudnienie dla Was. Kochani, dobrze. Myślę, że w LP nie ma żadnego ćwiczenia. Aha, nie, przepraszam, jest. Jest ćwiczenie, które miałam Wam wyjaśnić na filmie. Mianowicie jest ćwiczenie na stronie 174 tutaj. 174 i jest tutaj napisane tak. Konstrukcje historyczne, formalne i religijne. Więc chodzi o to, żeby wpisać, jakie będą to konstrukcje. Jeżeli połączymy te dwa słowa, najjaśniejszy plus pan, to co nam wyjdzie? Wyjdzie nam wołacz, forma wołacza, o której zaraz będziemy mówić w następnej lekcji. Najjaśniejszy panie, najjaśniejszy panie. Wpiszcie sobie to, że tu powinno być najjaśniejszy panie. Magnificencja, czyli magnificencjo. Magnificencjo. Zwracamy się, prawda, do na przykład rektora uczelni jakiejś wyższej w Polsce i do niego się zwracamy, przepraszam, do rektora, tak, uczelni zwracamy się magnificencjo. Taki jest jego tytuł. Pan Bóg, czyli Panie Boże, prawda? Panie Boże. Jest to stara konstrukcja. I następna Ojciec Nasz, czyli Ojcze Nasz. Tak jak modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz, to jest właśnie forma wołacza, tak jakbyśmy wołali do Boga, Ojcze Nasz. To sobie wpisujemy tutaj. Później są konstrukcje z literatury polskiej. I mamy Litwa, Ojczyzna Moja. I wiemy, że powinno być w wołaczu Litwo, Ojczyzno Moja. Później mamy Szlachetne Zdrowie. Tu się nic nie zmienia, bo wołamy do zdrowia o szlachetne zdrowie, więc tu się nie zmienia nic. Matka Polka, o Matko Polko, a więc wpisujemy sobie, jakbyśmy wołali do matki, to wołalibyśmy w tej formie Matko Polko, więc to sobie wpisujemy. Kraj mój, czyli kraju mój, o kraju mój. I to jest wszystko, kochani, do tego ćwiczenia i kończymy właśnie, na tym kończymy tę lekcję o listach. Była ona nieco obszerna, ale chciałam Wam jak najlepiej przybliżyć tę lekcję, żebyście sobie ją dobrze zapamiętali, a wiadomo, że jak się przybliża historię czegoś i mówi się o tym, to później się lepiej to po prostu pamięta. Także do zobaczenia w następnym filmiku już z tematu gramatycznego.